Tadeusz Meszko, śmieciowi ludzie. Rozdział drugi. Grzebanie w śmieciach. Wizytacja sponsora Wykobalisk. An Laskowski w otoczeniu władz administracyjnych regionu Tesalia Grecja Środkowa. Oczekiwała na wizytę fundatora Wykopańsk, Damiano Hadada. Był miliarderem, właścicielem koncernu Global Digital View, a pieniądze, jakie posiadał, czyniły z niego najważniejszego gracza w każdym rejonie świata. Liczyły się z nim władze wielu krajów. Hadad uznał, że nie ma czasu na podróż samochodem, wizytę w parlamencie oraz ratuszu, tylko od razu chce znaleźć się na terenie wykopalisk. Tym sposobem wierchuszka miejscowych decydentów udała się do miejsca przylotu władcy pieniądza. Udało im się znaleźć lądowisko w odległości niecałych 100 metrów od wykopalisk. Hadad miał przylecieć helikopterem z lotniska Neo-Angialos w pobliżu Volos, które za czasów Homera zwano Na Naraz przy stanowisku powitalnym pojawił się Jorgos. Ann prosiła Alexisa, aby tego dnia zatrzymał chłopca w domu i była zła, że nie potrafił opilnować syna. Pomimo niezadowolenia, spojrzała na Jorgosa z zaciekawieniem. Dzisiaj założył długie spodnie i białą koszulę. Jak miała mu wytłumaczyć, że zmiana ubrania to nie wszystko? I nie zmieni to jego sytuacji. Rozejrzała się w poszukiwaniu ojca, który by go odprowadził, ale nie zauważyła Aleksisa. Podeszła do chłopaka. — Jorgos, mówiłam ci, że mamy ważną wizytę. — Powiedziała ze smutkiem, kładąc chłopcu dłoń na ramieniu. — Nie możesz się tu kręcić, ale ja muszę podziękować temu panu, co dał pieniądze na odnalezienie grobu centaura. Odpowiedział z przekonaniem i wypinając dumnie pierśń dodał. Obrałem się odpowiednio, nie przyniosę pani wstydu. Jestem o tym przekonana. Należysz do naszych najlepszych pracowników. No więc dlaczego? Pochwała jedynie spotęgowała rozpacz wyrostka. Jakże trzeba uważać, co się mówi młodym. Pomyślała Ann. Tam będzie mnóstwo oficjeli, wiesz, takich sztywniaków, patrzących tylko na przepisy. A ja nie mam prawa zatrudniać młodocianych. Rozumiem. Odparł cicho, opuszczając głowę. Wiem, wiem, jestem za młody, ale jak dorosnę, to będę mógł. No właśnie. Ucieszyła się, że zrozumiał, w czym tkwi problem. Chłopak uniósł głowę i spojrzał jej prosto w oczy. To niech mi pani powie, dlaczego tata wciąż powtarza, jakbym chciał mieć tyle lat co ty. To jaki wiek jest dobry? Ja mam za mało lat? Tata uważa, że ma za dużo? Jorgos, żebym ja to wiedziała. Wreszcie odnalazł się Aleksis. Nie był tak elegancko obrany jak syn, chociaż włożył długie, dżinsowe spodnie oraz czystą, niebieską koszulę. Podszedł do nich i chwycił chłopaka mocno za dłoń. — Przepraszam, panią. Gdy wychodziłem, biegał jeszcze w krótkich spodankach z kozami. Byłem przekonany, że ani mu w głowie wizyta tutaj. Musiał mieć przygotowane obronie i tylko czekał, aż wyjdę. Zaczął tłumaczyć się przed Ann. Zaraz go wyprowadzę. Pociągnął opierającego się chłopca za sobą, lecz Ann zatrzymała go. Daj mi chwilę. Przykucnęła przed Jurgosem. Musiała mu jeszcze coś powiedzieć. Obiecuję, że jutro opowiem ci ze szczegółami, jak przebiegła wizyta. To nie to samo. Nie był tym zachwycony. W końcu jednak potulnie poszedł za ojcem. W tym momencie Ann usłyszała hałas milących powietrze łopat helikoptera. Duży śmigłowiec usiadł na lotnisku. Czyżby świta miliardera była aż tak liczna? Zastanawiała się pani archeolog. Nie myliła się. Nim jeszcze łopaty przestały wirować, z wnętrza wyskoczyło dwóch ochroniarzy. Bez brzuszka, bez jakichkolwiek wątpliwości, gotowych do działania. Podobni do Tyronego sprzed lat pomyślała Anna. Stanęli po obydwu stronach drzwi, rozglądając się czujnie. Później ze środka wysypało się trzech starszych mężczyzn z wypakowanymi teczkami w dłoniach. Czyżby chcieli policzyć kości szkieletu? Zdziwiła się. Nastąpiła chwila przerwy. Główny bohater z pewnością celebruje moment ukazania się tłumowi. Skomentowała tę pauzę z grymasem na twarzy. Myliła się jednak, bo z helikoptera wysiadł pięćdziesięcioletni, niski i okrąglutki mężczyzna, z chmurą złotych, niesamowicie skręconych loczków na głowie. Wyglądał jak putto na emeryturze. Krótkimi kroczkami przebiegł z kulony poza zasięg łopat i dopiero wtedy odetchnął z ungą, co rusz ocierając spoconą twarz dużą chusteczką z materiału. W chwilę po nim ukazał się sponsor wykopalisk, Damianu Haddad. Ann wiedziała, że Haddad jest młodym człowiekiem, ale dopiero teraz uświadomiła sobie, jak młodym. Wyglądał jak nastolatek dopiero co rozpoczynający studia. Tylko, że właściciel wielu miliardów dolarów nigdy nie studiował. Anne nie znała wszystkich faktów z jego życia. Wiedziała jedynie, że w wieku 16 lat napisał oprogramowanie zmieniające sposób komunikacji z urządzeniami wyposażonymi w procesory. Czyli tak właściwie z wszystkimi urządzeniami. Właśnie to sprawiło, że obecnie każdy obywatel świata płacił mu tantiemy. Miliarder z szerokim uśmiechem na twarzy podbiegł do Anne. Panie Hadat, witamy na stanowisku archeologicznym w Palium. Przywitała się, podając mu dłoń. Uścisnął ją energicznie oburącz. Jestem wdzięczny. To niesamowity zaszczyt dla mnie. Jego przywitanie było o wiele bardziej na miejscu niż jej suche słowa. A gdy po chwili dodał, proszę mi mówić Damiano, Ann uznała, że chyba na tym odludziu zdziczała i może czas wracać do cywilizacji. A ty mów mi Ann. Przestała na nawiązanie bliższej relacji. Po kilku minutach powitań oraz nieistotnych przemówień świta miliardera obległa przedstawicieli władz. Może w tym celu ich sprowadził? Uśmiechnęła się do siebie Ann. Mój wujek i prawnicy zajmą się teraz oficjalną częścią naszej wizyty, a my może moglibyśmy udać się na stanowisko? Zaproponował. Przestała na tę propozycję z ulgą. Ruszyli wąską ścieżką pod górę. Wyprzedzał ich jeden ochroniarz, a za nimi postępował drugi. Widocznie pozostała część świty nie wymagała ochrony. Powiedz mi, jak zaczęła się ta historia. Zadał najgłupsze z możliwych pytań. Westchnęła bezradnie. Wino z błaźni każdego, kto miarę przebierze. Rozpoczęła, nieświadoma, że powtarza słowa Homera. Winem spity Eurytion, Kentaurów w świecie głośny, w domu u Peiritoja szągo go uniósł sprośny. Dokończył Damiano. Pieśń dwudziesta pierwsza próba łuku. Nie wiedziałam, że znasz na pamięć Odyseję. Zatrzymała się, spoglądając na niego uważnie. Mógłby być jej synem, a w tej chwili to ona poczuła się speszona. Wciąż ją zaskakiwał. Sądziłaś, że jestem rozwedrzonym młodzieńcem, który ma za dużo pieniędzy i nie wie, na co je wydać? Zapytał, nadal się uśmiechając. Dawno nie widziała tak szczerego uśmiechu. Prawdę mówiąc, tak. To nie była dyplomatyczna odpowiedź, lecz Ann nie potrafiła kłamać. Miliarder nie obraził się. Jego uśmiech stał się nawet jeszcze szerszy. Canie ludzi za mówienie prawdy. Podziwiam też upartych. Zawierzyłaś jednej drobnej wzmiance w Odysei. Nie dosyć, że wykładał pieniądze na jej badania, to jeszcze prawił jej komplementy. Szkoda, że podobnych miliarderów jest na świecie tak mało. Schliemann dał mi przykład. Ja jedynie poszłam jego śladem, odnajdując to, czego on nie zdążył. Odparła, uznając, że tym razem udzieliła właściwej odpowiedzi, jednocześnie prawdziwej i dyplomatycznej. Podeszli do stanowiska, w tej chwili już ogrodzonego oraz ukrytego przed deszczem pod zadaszeniem stasek. Artefakty, ponumerowane i starannie zapakowane... Przechowywano gdzie indziej, jednak na czas wizyty sponsora wyjęto je ze skrzyń i powtórnie ułożono w odpowiednich miejscach. Szkieletu centaura nie ruszano, gdyż Ann bała się, że jeśli nawet ponumeruje kości i umieści je w skrzyniach, nikt nie uwierzy, że tak naprawdę stanowiły całość. Tułowie człowieka połączone z korpusem konia. Najchętniej zatopiłaby je w szkle. Damiano, zrówno jak u Jorgosa autentycznością, zaczął przyglądać się grobowi. I, wywlekłszy pijaka, mieczem mu odsiekli nos i uszy. On do dom powrócił się pijany, nie wiedząc jak okrutnie za to był skarany. Ponownie zacytował słowa Homera. Z tego wojna się wszczęła kentaurów z Lapity. Najgorzej na niej wyszedł kentaur, co był spity. Dokończyła. Jak stary jest ten szkielet? Może mieć kilkadziesiąt tysięcy lat? W głosie Damiano dało się wyczuć pragnienie, aby Ann potwierdziła jego przypuszczenia. Spojrzała na młodego sponsora z łagodnym uśmiechem, maskującym irytację z powodu wysnowania podobnych hipotez. Homer żył w VIII wieku przed naszą erą, a wydarzenia opisane w Iliadzie, jak oblężenie Troi, według historyków, miały miejsce 400 lat wcześniej. To potwierdza hipotezę, że źródłem informacji były przekazywane od wieków ustne opowieści. Akcja Odysei, częściowo z bohaterami poznanymi w Iliadzie, rozgrywa się 10 lat po zdobyciu troi. Szkielet nie może więc być starszy niż 3200 lat. Hmm, pewnie masz rację. Mruknął z nutą zawodu w głosie. 11 lat temu odkopano w Troi szkielety kobiety i mężczyzny. Znajdowały się w warstwie z czasów wojny trojańskiej, a znając dosyć dokładną, jak na wydarzenia sprzed tysięcy lat, datę wojny, znam również czas wojny między centaurami a labitami. Przez twarz Damiano przebiegł grymas niezadowolenia, ale opowieść o Eurytionie nie jest umiejscowiona w czasie to jedynie wspomnienie przypowieść z czasów herosów, a jak podaje wielu, żyli oni dużo wcześniej, w epoce brązu, zauważył, patrząc z nadzieją na M, pokręciła, przecząca głową, to przesuwa datę o góra dwa tysiące lat, nie dwadzieścia czy nawet trzydzieści tysięcy lat, o których mówisz. To prawda. Młody miliarder zamyślił się. Naraz na daszku nad grobem Ann zobaczyła głowę Jorgosa. Jorgos, zejdź natychmiast! krzyknęła przerażona. Po minucie z opuszczoną głową i dłońmi pokornie złożonymi z tyłu, stał przed nimi. Jego koszula już nie była biała. Jorgos, mówiłam ci, żebyś dzisiaj nie przeszkadzał. Skarciła go z wyrzutem. Ann, nie krzycz na niego. Damiano przerwał jej reprymentę. On mi nie przeszkadza, a nawet czuje się lepiej. Kiedy nam towarzyszy, nie jestem już najmłodszy. Ann machnęła z rezygnacją ręką. Miliarder podszedł bliżej do chłopca i przykucnął na piętach. Byłeś przy odnalezieniu centaura? Tak. Od dawna pomagam pani Ann. Wystrzelił bez zastanowienia, lecz szybko się zreflektował i, niczym doświadczony polityk, dodał: Nie znaczy to, że pani Ann mnie zatrudnia. Mam wakacje, a mój tata tutaj pracuje, więc często go odwiedzam. A jaki jest cel twojej dzisiejszej wizyty? Chciałem zobaczyć wielkiego człowieka, który wykłada duże, bardzo duże pieniądze na szukanie starych kości moich przodków. Damiano nie ukrywał zadowolenia ze słów ojca. Pewnie wiesz wszystko o tym stanesisku. Młodzik energicznie pokiwał głową. To może opowiesz mi o nim? Pozwolisz? Zwrócił się do M. Tak jakby miała wybór. Z wymuszonym uśmiechem potwierdziła, że Jorgos będzie równie kompetentnym przewodnikiem jak ona sama. Uradowany chłopak zaczął objaśniać Damiano znaczenie odnalezionych artefaktów. Pojawienie się niesfornego Jorgosa pozwoliło Ann odetchnąć. Wcześniejsza rozmowa z Damiano ujawniła, że jego oczekiwania co do wieku znaleziska są bardziej marzeniami nastolatka niż przypuszczeniami wynikającymi z wiedzy. Nie powinna się temu dziwić. Jeszcze kilka lat temu był chłopcem. I może dobrze, że w tak młodym wieku, zamiast wydawać pieniądze na zabawki, postanowił przeznaczyć je na badania archeologiczne. Chyba, że po Poszukiwania centaura były dla niego zabawą. Wizytacja Damiano Hadada na stanowisku archeologicznym trwała pół godziny. Wracali na lądowisko sami, gdyż Jorgos pobiegł do domu podzielić się z mamą nowiną, że rozmawiał z miliarderem. Damiano od kilku minut milczał. Wyślemy szkielet na badania promieniotwórczym izotopem węgla C14. Wtedy poznamy dokładną datę pochówku. Oznajmił zdecydowanym tonem. Ależ na to jest za wcześnie. Równie ważne są badania gleby, szczątków roślinnych, znalezionych artefaktów, zaprotestowała Ann. Te badania można prowadzić równolegle. Uświadczą Damiano, ależ nie słuchał jej. Próbki szkieletu wyślemy też do fachowców od DNA. Chcę wiedzieć, czy uda się odtworzyć kod genetyczny centaura. Jak uważasz? Przestała protestować, widząc, że jej argumenty nie zmienią decyzji sponsora. Chcę, aby szkielet jak najszybciej znalazł się w Nowym Jorku. Będziesz nadzorować badania, a na wykopaliskach może pozostać asystent. Ekipa, która przygotuje szkielet do transportu, już jeździe samochodami z Wolos, a jutro przyleci samolot, aby go zabrać do Nowego Jorku. Prawnicy, którzy przybyli ze mną, z pewnością uzyskali wszelkie potrzebne podpisy. Mój wuj Firas, to ten grubasek, którego widziałaś, tego dopilnuje. Ann za nim mówiła. Ujawniło się drugie oblicze sponsora. Sponsor daje, sponsor rządzi. Po badaniach szkieletu zastanowimy się, jakich jeszcze opisanych przez Homera postaci będziesz szukać. Cyklapa Polifema? A może Medusę? Co on sobie myśli? Skrzywiła się Ann. Miała ochotę powiedzieć miliarderowi, że najchętniej poszukałaby Tezeusza, aby złoił mu skórę jak niegdyś rozbrykanemu centaurowi. Spotkanie z dawnym dowódcą od kilku dni Terry nie szukał nowych podopiecznych. Nie odwiedzał również starych. Zakopał się w aktach osobowych zaginionych weteranów, wciąż zastanawiając się, komu mógłby zależeć na ich umiejętnościach. A tych właściwie nie posiadali. Byli zwykłymi żołnierzami, potrafili biegać, strzelać czy rzucać granatem. Nie byli specjalistami, których kwalifikacje można by uznać za wyjątkowe. Z niecierpliwością też czekał na informacje od Federyka i Subiry, ale oni, jak na razie,

Przerwał mu telefon. Dzwonił jego były dowódca z Afganistanu, Frank T. McCormack, obecnie pełniący wysoką funkcję w Department of Homeland Security. To on załatwił mu pracę w Lost in Life. I to jemu zaledwie wczoraj Terry wysłał krótką notatkę o licznych zniknięciach byłych wojskowych. Widocznie pułkownik McCormack uznał, że sprawa jest poważna. Witaj Frank, za kilka minut będę w okolicy Twojej firmy. Czy nie napiłbyś się ze mną kawy w Starbucks? To nie było pytanie. Z przyjemnością zrobię sobie przerwę, odparł szczerze. To do zobaczenia. Terry zdążył napocząć pyszny sernik z truskawkami i wypić połowę mrożonej kaffe americano, zanim w drzwiach stanął spóźniony o 5 minut wysoki, pięćdziesięcioletni mężczyzna w nienagannie wyprasowanym i jak zwykle wykrachmalonym wyjściowym mundurze z oficerskimi naszywkami. Gdy 20 lat temu się poznali, Frank był kapitanem, obecnie od kilku lat pułkownikiem. Terry pozostał porucznikiem. Gdy witali się jak starzy druchowie z serdecznym poklepywaniem po plecach, Terry wyczuł, że mundur byłego dowódcy zamiast krochmalem pachnie tytoniem, a przecież Frank nie palił. Co u ciebie słychać? Zapytał pułkownik. Stał sztywno, wyprostowany, jakby pomknął ki. Frank zawsze był taki, a odkąd włożył mundur pułkownika, aż strachy było pomyśleć, co by się stało, gdyby ktoś wywarł na niego nacisk. Pewnie trzasną, by jak sucha zapałka. Zaśmiał się w duchu Terry. Cieszę się, że utrzymujesz formę i wciąż ćwiczysz. To nawyk, jak palenie papierosów. Trudno się go pozbyć. Odpowiedział zaczepnie Terry, ciekaw, co skłoniło przyjaciela do powrotu do nałogu. Frank albo nie zrozumiał aluzji, albo przemknął ją bez mrugnięcia okiem. A może nie czekał na odpowiedź Terrego, gdyż od razu przeszedł do następnego pytania z listy, mającej pomóc w odnowieniu bliskiego kontaktu. A jak tam w pracy? Bywa ciężko, ale dobra jest to, że mogę pomagać. Odpowiedział górnolotnie, nie chcąc zdradzić, co naprawdę myśli na temat przyczyn konfliktów w ostatnim dwudziestoleciu. Wojna w Iraku nie była potrzebna. Wymyślono pretekst do ataku, aby przekazać rodakom, że władze panują nad sytuacją po zamachu na World Trade Center. Późniejsze wojny to już efekt domina. Zabawy w walkę z zachodnią cywilizacją o samym Bin Ladena nie doprowadziłyby do obecnej sytuacji. Gdyby George W. Bush nie dbał tak o własny wizerunek twardego prezydenta, należało wysłać oddział po Osamę tak jak to zrobił Obama, a nie wszczynać wojnę. Do czego doprowadzą gierki obecnego prezydenta Trumpa, trudno było przewidzieć. Ale Terry uważał, że z pewnością nie zakończą wojny z islamistami. Nawet jeśli zniszczy Einzis, to nowa głowa potwora odrośnie. A gdy weźmiemy pod uwagę Rosję, miotającą się między strachem i dumą, czyszczącą sytuację wokół granic, jeżeli nie pominiemy Chin, tylko czekających, aby zalać połowę świata własnymi obywatelami, to młodych ludzi nie czekała dobra przyszłość. Terry już nie chciał patrzeć na kolejne kostki, Domina, przewracająca się z powodu urażonych ambicji polityków. Cieszył się, że może wyciągnąć pomocną dłoń do tych, którzy już oberwali. Odpowiedź zadowoliła pułkownika. No, ale musisz chodzić po niebezpiecznych dzielnicach, wyszukiwać po śmietnikach potrzebujących pomocy, znosić ich smród. McCormack z niesmakiem ciągnął wątek. Po raz kolejny miał okazję przekonać się, że Frank bardzo zmienił się od czasu wspólnej walki na froncie. Terry znał prawdziwy powód powołania Lost in Life. Formalnie organizacja nie miała nic wspólnego z wojskiem, ale tak naprawdę była jego ekspozyturą. Politycy w wykrochmalonych garniturach uważali, że weterani wojenni, nie potrafiąc odnaleźć się w cywilnym życiu, są podatni na infiltrację i po prostu lepiej mieć ich na oku, a nawet wydać kilka milionów dolarów, niż później pakować zabitych przez nich obywateli w czarne worki. Terry jednak traktował pracę inaczej. Nie interesowały go motywy wykładania pieniędzy. Ważne, że mógł je przeznaczyć na pomoc kolegom. Dlatego nie podobały mu się ostatnie słowa pułkownika i nie miał zamiaru tego ukrywać. Zapominasz, że równie dobrze to mógłby być mój świat przerwał mu ostro. Jakże się zmienił? pomyślał. A może zawsze był taki jak teraz, tylko wcześniej tego nie pokazywał. Aby nie zaogniać sytuacji, szybko zmienił temat. Czy już wiadomo, kto dokonał zamachu w Nowym Orleanie? Islamiści od razu ogłosili, że to ich człowiek, ale oni nawet wybuch wulkanu uznają za zamach przeprowadzony przez ich fanatyka. Prawda jest taka, że zamachowiec miał olbrzymie problemy psychiczne. Czuł się skrzywdzony. Chciał zostać kadetem New Orleans Military and Maritime Academy ale nie przyjęto go, więc z wściekłością wysadził restaurację. Dlaczego więc nie sprostowano informacji? Terry, wciąż brakuje nam funduszy. Niech dopiszą sobie ten zamach do listy sukcesów. Tym większą cenę zapłacą, gdy nadejdzie dzień rozliczeń. Pułkownik zaśmiał się nieprzyjemnie. A dzięki ich pazerności na przechwałki prezydent będzie mógł wystąpić o zwiększenie funduszy. W ten sposób otrzymamy możliwość zapobieżenia autentycznym próbom zamachów. Ich Allah nigdy nie pokona naszego Boga. Terry nie zgadzał się w kwestii przyczyn ataków terrorystycznych, co nie oznaczało, że nie dostrzegał skutków wojen nazywanych religijnymi. Według niego traktowanie terroryzmu jako wojny religijnej, co politycy obydwu stron świadomie czynili w mediach, było wielką pomyłką. Ciemny lud łatwiej kupi konieczność obrony lub ataku, zależnie od strony konfliktu, jeśli linia podziału będzie wyraźnie zarysowana. Jednak żaden imam czy papież nie pociągnąłby za sobą wyznawców, gotowych poświęcić życie doczesne w zamian za dobra bytu niebiańskiego, gdyby tu i teraz zamachowcy mogli korzystać w pełni z uroków życia. Gdyby posiadali pracę i świadomość, że ich praca jest ważna. I gdyby za tę pracę otrzymywali te same produkty i usługi, które otrzymuje się w odległych stronach świata. Religia wykorzystywała frustrację osób odrzuconych lub niedopuszczonych do podziału dobre. Ale gdyby nie było religii, znalazłby się inny powód. Kolor skóry, wzrost. Dusza. W ostateczności, czempionat w rozgrywkach ligowych lub kolejność utworów na liście przebojów. Zaintrygowała mnie twoja notatka. Frank w końcu przeszedł do sedna sprawy. Czy to pewne, że zaginęło wielu zgłaszających się do programu ludzi? Tak. Kto za tym stoi? Nie wiem, ale się dowiem. Codziennie 22 weteranów wojny w Afganistanie lub Iranie odbiera sobie życie. Nie możemy dopuścić do tego, aby ktoś ich jeszcze zabijał. Na razie nie ma mowy o zabójstwach. W jednym przypadku mam pewność, że to było porwanie, w pozostałych to są jak na razie zaginięcia. Sprostował słowa pułkownika Terry: Sądzisz, że mogą stać za tym terroryści? Może przygotowują jakiś duży zamach. Porywane osoby są mało istotne, jeśli spojrzeć na to z punktu widzenia militarnego. To weterani armii nie byli specjalistami od materiałów wybuchowych, paliw rakietowych czy choćby zabezpieczeń informatycznych. Tak więc to mało prawdopodobne, chociaż niewykluczone. Potrzebujesz pomocy? Wiem jedno, przed zaginięciem lub porwaniem wszyscy zgłosili się do programu Pokaż nam swój kod, a damy ci zdrowie. Zastanawiam się skąd ten wymóg badań genetycznych. No i nic nie wiem o firmie wykładającej pieniądze na tę pomoc. To w sumie duże pieniądze. Może za darczyńcą kryje się jakaś firma rządowa? Spojrzał pytająco na Franka, lecz ten pokręcił przecząco głową. Nic mi na ten temat nie wiadomo, ale spróbuję zdobyć informację o tym darczyńcy. Pułkownik McCormack podszedł do długiej, czarnej limuzyny o zaciemnionych szybach zaparkowanej przed Brother Jimmy's Barbecue. Przed otworzeniem drzwiczek rozejrzał się, sprawdzając, czy nikt go nie obserwuje. Gdy nie zauważył nikogo podejrzanego, z ulgą wsiadł do limuzyny. – Może nam pomóc? – zapytał mężczyzna schowany za chmurą dymu z cygara. – Z pewnością. – odparł Frank T. McCormack. Dyskretnym ruchem dłoni, usiłując rozwiać tytaniową chmurę. On jest jak bąk lub trzmiel. Wydaje się, że nie ma w nim ani krzty energii, lecz jak wystartuje do lotu, nic go nie powstrzyma. Wolę orły, ale zobaczymy, co zrobi Twój bąk. Jak poleci w dobrym kierunku, to posada w Pentagonie jest Twoja. Podmuch dymu popłynął w stronę twarzy pułkownika. Frank T. McCormack wyprostował się, lecz przed nikotynową agresją nie było ucieczki. Nie cierpiał polityków, jednak musiał to znieść, jeśli marzył o awansie. Piątek Wolności Wyborcze dylematy W końcu nadszedł wyczekiwany koniec tygodnia. Do miejsca cotygodniowych spotkań, nazwanych piątkami wolności, zawsze podrzucał i odbierał ich kajtek. Kończyły się one późno w nocy i lepiej było nie wracać własnym samochodem czy metrem. Istniały co prawda miejskie auta autonomiczne, poruszające się bez udziału kierowcy, lecz w piątkowe wieczory był na nie zbyt duży popyt. Kajtek, ponad 60-letni mężczyzna z nieodzowną czerwono-białą bandamką na głowie, znał ich od wielu Lat. Wsiadając do taksówki, nie musieli mówić, gdzie ma jechać, a gdy rozłoził ich upojonych cotygodniowym spotkaniem, dobrze wiedział, jaki ją brać kierunek. Kajtek nie mieszkał w Nowym Jorku na stałe. Od trzydziestu lat przyjeżdżał z Polski na kilka miesięcy, po czym wracał do ojczyzny. W ostatnich latach coraz rzadziej pracował jako taksówkarz i Terry zastanawiał się, kto ich będzie woził, gdy postanowi przejść na emeryturę. Słyszałeś, co ten ryży dureń chce zrobić? Zapytał Terry'ego, ledwo ten wsiadł. Kajtek nie tracił czasu na gry wstępne. Od razu wyrzucał, co leżało mu na wątrobie. Już nie wystarczy mur na granicy z Meksykiem. Teraz planuje utworzyć getta dla muzułmanów. Bzdury, to jedynie kampania wyborcza. Zaśmiał się Terry. Kajtek był innego stania. – Oj, Terry, nie znasz historii faszystowskich Niemiec. Zapominasz, że mój ojciec stacjonował w Europie i do wyjazdu na studia mieszkałem w Niemczech – zaaponował Terry. – A tak, rzeczywiście, wspomniałeś o tym. Przez chwilę jechali w milczeniu, jednak Kajtek nie wytrzymał długo i wrócił do tematu. – Ale współczesne Niemcy to nie te sprzed stu lat – a my, Polacy, wiemy o tym najlepiej. I Hitler, i nasz Kaczyński zaczynali od drobiazgów, a później nagle pierdu i obudziłeś się w zniewolonym kraju. Ostre porównanie. A nie zapomniałeś o Leninie, Stalinie i wielu innych? Stalin czy Hitler? Jeden pies im mordelizał. Może i ostre porównanie, ale ja widzę wiele analogii. Wiedz, że idolem Kaczyńskiego jest Stalin. A w Rosji to była rewolucja. Ona zawsze, jak policja, najpierw bije po głowie, a dopiero później pyta, kim jesteś. Natomiast Kaczyński właził bezboleśnie w dupę. W przypadku wielu nawet z radosnym laskaniem pośladków i ujawnił prawdziwy cel zmian dopiero wtedy, gdy już przenicował ich mózgi. I co teraz mamy? Lepiej nie mówić. Już nawet nie chce mi się wracać do kraju. Gdyby nie Juwenie i dzieciaki, zostałbym tu na stałe. A nie uważasz, że są na świecie więksi dyktatorzy niż Kaczyński? Oczywiście, że są. Masz słuszność. Bez chwili zastanowienia mogę wymienić z dziesięciu. Przyznał mu rację Kajtek, jednak od razu dodał. Ale jestem Polakiem, i mój dyktatorek boli mnie najbardziej. O innych tylko słyszę, a ten dobiera się do mojego osobistego tyłka. Trudno w Polsce nie być katolikiem co nie oznacza, że mamy być państwem wyznaniowym. A kult jednostki nieudolnego prezydenta, który zginął w katastrofie lotniczej, wysłany przez brata do Smoleńska, to po prostu rechot historii. Gdy Kaczyński ogłosi go Bogiem, Polska zostanie dyktaturą wyznaniową KKK. I nie chodzi mi tu o ten wasz Ku Klux Klan, a katolicki komunizm Kaczyńskiego. Na szczęście jeszcze mu się to nie udało, chociaż wciąż puka do papieskich bram... Aby ogłosić brata świętym. I co, sądzisz, że Trump szykuje nam coś podobnego? Terry, zapamiętaj, to nie kampania wyborcza. Obozy dla muzułmanów nie są niczym nowym. Już to zrobiliście w czasie II wojny światowej. W obozach Relocation Centers internowano wtedy ponad 100 tysięcy Japończyków. Dzisiaj nie ma otwartej wojny. Jest jeszcze gorzej. W USA żyje blisko 6 milionów osób wyznania muzułmańskiego i każdą z nich można oskarżyć o działalność terrorystyczną. Powiem ci coś, nie wszystkie Stany mogą to zrobić, ale to tylko przyczynek do rebelii, wyjścia z Unii. Rozpadniecie się i zostanie kadłubek imperium, jak mała Brytwanka bez Szkocji i Irlandii. Taksówka Kajtka zatrzymała się przed budynkiem o ciemno-pomarańczowych ścianach, na parterze którego znajdowały się trzy wysokie półokrągłe okna oraz drzwi z blachy. Niewielki szyld zwisał obok wejścia, ale każdy, kto nie znał tego miejsca, mógł nie zauważyć, że mieściła się tu latynoamerykańska restauracja Lejenda, czynna w piątki do trzeciej rano. Mało kto domyśliłby się również, że 4 lata temu ten bar uznano za jeden z 18 najlepszych w kraju. Przyjaciele wybrali go na miejsce cotygodniowych spotkań w rok po objęciu prezydentury przez Trumpa, jako protest przeciwko polityce wobec sąsiadów z południa. To był ogólnonarodowy protest i Trump zgrzytał zębami, widząc jakiego działania przynoszą odwrotny skutek. O trzeciej? Zapytał Kajtek. Dzisiaj może być krócej. Dam ci znać pół godziny wcześniej. Odparł wysiadając z taksówki udanej zabawy. Kajtek odjechał, a Terry wszedł do środka. Lokal był już pełen. To była knajpka z miejscami dla dwudziestu osób, z gablotami mieszczącymi wiele gatunków wódek z całego świata oraz ladą, przy której mogło usiąść z dziesięciu klientów. Na sali stało kilka stolików i kanapy z miękkimi siedzeniami. Było też patio, w którym ustawiono drewniane ławy i krzesła. Wystrój wnętrza był surowy. Ścianę z barem i ladą otynkowano. Natomiast z przeciwległej zdarto tynk, ujawniając ciemnobrązowe cegły rozświetlone teraz delikatnym światłem lampionów ze świecami. Za barem stała współautorka sukcesu tego miejsca – Ivy Mix. Terry zauważył też stałą bywanczynię, kilka lat starszą od niego Litkę, jednak Subiry i Federika jeszcze nie było. Przywitał się z Anvi, złożył zamówienie i mimowolnie zaczął przysłuchiwać się temu, o czym mówiła Litka. To był nieposkromiony żywioł. Piekielna gaduła. Nikt nie był w stanie powstrzymać jej słowotoku, chociaż Terry doceniał to, że potrafiła opowiadać i słuchało się jej z otwartymi ustami. W monologii wkładała tak wiele energii, że pasja kobiety udzielała się słuchaczom i wystarczyło kilka słów, by zostać porwanym. Przed przyjściem tutaj przechodziłam koło lustra i pomyślałam, że może trochę ogarnę włosy, bo nie czesałam ich od rana. Przystanęłam, patrzę i widzę jakąś starą dupę, a nie siebie. Zdziwiłam się, co ona tam robi, i powiedziałam, żeby spadała z mojego lustra, ale nie posłuchała. Stara flama, pomarszczona twarz, siwe włosy wyłażące spod farbowanych blond. Kto to do diabła był? Przypominała moją matkę a może nawet bardziej babkę. W każdym razie to nie byłam ja. Przecież jestem młoda, mam więcej energii niż moja dwudziestoletnia córka. I jak na zawołanie pojawiłam się w lustrze. Młoda, świeża, nawet w potarganych włosach. Przytuliłam się do tej obcej flamy za szkłem i powiedziałam: kocham cię, mamo, nie pij za dużo, bo rano będziesz miała potężnego kaca. A ta stara dupa w lustrze żachnęła się i mówi: Cuś, o mnie się nie martw. Poprawiła włosy i zniknęła. No to teraz powiedzcie mi, kogo widziałam w lustrze, skoro moje młodsze odbicie zostało w domu, a ja jestem tutaj. Terry z butelką Onzo i karawką wody wyszedł do patio. Każdy upijał się na swój sposób. Terry mu w końcu udało się namówić Angie, aby sprowadziła dla niego onzo. Federico rozsmakował się w rumie na Blank. Subira sączyła tak ile Cimaron. A gdyby była Ann, z pewnością zamówiłaby Jean Hendrix. Sobira i Federico już siedzieli przy stoliku, oczywiście kłócąc się. Na blacie stały talerze z resztkami kolacji oraz butelki ich ulubionych trunków. Sobira ubrała zieloną, krótką sukienkę, w której wyglądała tak apetycznie, jak lekko przyrumieniony pstrąg w zielonej sałacie. Federico, jak zwykle, był w szarej koszuli z krótkim rękawem, którą z pewnością włożył rano. Przypominał rozgotowaną kaszę gryczaną. Te dania bez dwóch zdań nie pasowały do siebie. Przywitali się zdawkowo i wrócili do rozmowy. Może i dobrze, Terry musiał zastanowić się nad spotkaniem ze swoim byłym szefem. Słuchaj się w muzykę. Początkowo usłyszysz kakofonię, lecz gdy zrozumiesz kod... Odkryjesz ukryte piękno. Zawsze, bez względu na to, czy słuchasz muzyki, czy czytasz, chodzi o poznanie kodu, wyłapanie akcentów, chwil, gdy jesteś na szczycie fali, i tych, gdy w dolinie czekasz na przybój. Ponieważ tak jak w przypadku surfera, jest to walka z żywiołem, znając szczyty i doliny, poradzisz sobie z każdym problemem. A kod informatyczny? Zapytał podchwytliwie Federico. Pewnie też ma swoją falę. Wzruszyła ramionami Subira. Ale ja wolę kod gestu, słowa, ciała. Na informatyce się nie znam. Informatyka to dla mnie współczesne hieroglify. A dla mnie twoja muzyka to magia. Terry, przysłuchując się ich rozmowie, pomyślał, że może jednak Subira postanowiła rozgryźć orzech, skoro stara się go przekonać do słuchania muzyki. Ucieszył się, że wreszcie, po ośmiu latach znajomości, coś między nimi iskrzy. Coś taki skwaszony, zapytała Subira, gdy Terry zdążył już wypić dwie szklanki Ouzo. Kajtek zasypał mnie wątpliwościami na temat wyborów prezydenckich. Zaśmiali się. To już nie wybory, a zwykły ranking popularności. Demokracja w czasach telewizji i internetu straciła sens. Skrzywił się Federico. Nam te wybory się nie podobają, odpowiedział Terry. Ale jak sądzicie? Czy Kennedy dla starszego pokolenia nie był takim samym złem jak dla nas Trump? Mówiono, że jest zbyt młody, zbyt ugodowy. Poza tym, osoby startujące w wyborach nigdy nie uważają się za satrapów. Mają wizję i siłę, aby ją realizować, nawet wbrew woli większości. To wewnętrzne przekonanie o słuszności własnych poglądów może być tak silne, że przed wprowadzeniem ich w życie nic nie jest w stanie ich powstrzymać. A w przypadku porażki zawsze znajdują jakieś wyjaśnienie. Manipulacje elit, patrzenie przez swój własny brzuch, a nie dobrą ogółu. W ostateczności można odwołać się też do woli Boga. Ależ Trump jest starym, bezmyślnym nerwusem, zaprotestowała Subira. Chodzi mi o coś innego. Na całym świecie dla średniego i starszego pokolenia ostatnie wybory polityków uważane są za najgorsze z możliwych. Nie rozumiemy młodego pokolenia, a to oni zbudują nowy, wspaniały świat, jednak już bez nas. Jesteśmy śmieciami przeszkadzającymi im w realizacji wizji. Zapominamy o tym, że to oni będą żyć z rządzącymi i może takich ludzi potrzebują. Szala raz przeważa się na stronę ugodowych, a raz agresywnych polityków. W swojej masie społeczeństwo jest mądrzejsze od najświetlejszych umysłów. Jego wybory to często niedostrzegalne przez mędrców strumyk prawdy. A po kilku latach ten strumek staje się głównym nurtem. A zwycięstwo Hitlera w 1933 roku zapytał ironicznie Federico. Obywatele Niemiec nie głosowali na furiata, jego fobie ujawniły się później. To był populista i wiele z obiecanych spraw zrealizował Zbudował autostrady, które po wojnie stały się podstawą sukcesu gospodarczego Niemiec. Postawił na broń rakietową, gdyż ta nie była objęta obostrzeniami, co pozwoliło nam oraz ZSRR dokonać podboju kosmosu. Tak więc to dobry przykład. Ma tylko jedną wadę. Sugeruje negatywne konsekwencje. A tak być nie musi. Ja wymieniłbym raczej Franklina Delano Roosevelt'a i jego wielki ład. No tak, to wybór ustawiający życie kraju po dzień dzisiejszy. Zgodził się Federico. Tak jak mur Trumpa, brak ludzi do pracy w południowych Stanach i pięciokrotny wzrost cen narkotyków. Podejrzewam, że populiści zawsze wygrywali. Tylko dzisiaj w tym oświetlonym jupiterami mediów szambie wyraźnie ich widać. An powiedziałaby nam pewnie coś więcej, lecz wydaje mi się, że grecka demokracja nie różni się tak bardzo od naszej. Zawsze był to wybór większości, czyli środka, nie myślącego ideałami, a żołądkiem. Najgorzej, że kiedyś wybór, jaki podejmiemy, przekroczy granicę rozsądku. Po fetowaniu na wiecach ludzie przebudzą się na kacu i zadadzą sobie pytanie, kurwa, Kogo my wybraliśmy? I to będzie koniec demokracji. Nie pozostanie nic innego, jak zdać się na tyrana, rządzącego zgodnie z własnym widzeniem prawa i sprawiedliwości, aż do śmierci. Ależ to jest chore! Jęknęła Subira, spłukując niesmak w ustach łykiem tekili. Podobno nie ma lepszego sposobu rządzenia krajem niż demokracja. Zauważył Federico. Więc monarchia nie ma szans? Zapytała z udawanym żalem Sobira. Ach, gdzie są ci książęta z dawnych lat? Gdzie te księżniczki? Dodał Federico. Chcesz na pół wieku oddać władzę jednej osobie? Wybory co kilka lat dają przynajmniej szansę na lepszą zmianę, wzruszył ramionami Terry. Jak i wybór jeszcze większego wciska kitu. skwitowała Sobira. Przynajmniej debaty byłyby ciekawsze. A może zróbmy konkurs piękności, zaproponowała Subira. Skoro kandydaci nie mają zamiaru spełniać obietnic wyborczych, to po co oni ich wypytywać? Niech lepiej zaśpiewają, zatańczą. Lady Gaga na prezydenta. Przynajmniej kłamać będzie śpiewająco. Jeżeli nie możemy mieć mądrego prezydenta, to niech przynajmniej będzie to ładny prezydent. Jej słowa zamknęły temat. Już nic więcej nie można było dodać. Przez następnych kilka godzin rozmawiali o sprawach bez znaczenia. Gdy w butelce skończyło się Onzo, Terry zerknął na zegarek i wstał. Już wychodzisz? Jeszcze nie ma północy. Zdziwił się Federico. Dzwoniła Ann. Wraca w poniedziałek. Muszę trochę posprzątać mieszkanie. Wyjaśnił: Zrezygnowała z poszukiwań stworów homera? Zapytała Subira, wręcz odwrotnie, coś znalazła. Co? Niemożliwe? Co odkopała? Przed potwierdzeniem autentyczności znaleziska nie chciała ujawniać co. Właśnie w tym celu wraca do Nowego Jorku. A jak śledztwo w sprawie porwań? To wy mi powiedzcie. Dotarłeś do IP filmowca? Zapytam Federica. Jeszcze nie, ale może jutro będę mógł ci przekazać adres. Ja też nie mam żadnych wiadomości. Uprzedziła pytanie Terrygo Sobira. Przeglądałam literaturę, wiadomości w internecie i nie znalazłam dobrego powodu, aby ktoś chciał pobierać próbki DNA. Ale w przyszłym tygodniu wraca z urlopu moja szefowa, więc może ona coś podpowie. Niedzielna przejażdżka. W niedzielne popołudnie zadzwonił do Terry'ego Federico podając mu namiary na filmowca ze szrotu. Terry już nie miał pomysłu w jaki sposób mógłby doprowadzić mieszkanie do stanu zadawalającego N, uznał więc, że nie będzie przekładał wizyty na później i od razu pojęcie pod wskazany adres. Do domu Christiana Jensena podjechał trzmielem. Zaparkował przy University Plains i dalej poszedł pieszo. Pięciopiętrowy budynek z czerwonej cegły lśnił luksusem. Wynajęcie mieszkania w tym miejscu nie było z pewnością tanie. Chłopak nie należał do klasy śmieciowej. Wejście do klatki schodowej Christiana Jensena znajdowało się między restauracją Moms Cooking a salonem fryzjerskim Blue sur Blue. Wypracowany w czasie walk na froncie nawyk kazał mu sprawdzić potencjalne drogi ucieczki. Na ścianie wewnętrzne pięły się w górę schody przeciwpożarowe. Na szczęście blaszane drzwi do budynku stały otworem, ponieważ jakaś staruszka wyprowadzała właśnie na spacer Cztery Jorki. Wszystkie jasnobrązowe, z czerwonymi, wyglądającymi na Bożonarodzeniowe kokardami na czubku głowy. Ich długie włosy, zasłaniające duże, ciemne oczy sprawiały wrażenie, jakby psiaki były obrażone. Dwa wyrywały się do przodu, dwa zaparły się, nie chcąc wyjść na zewnątrz. Terry przytrzymał drzwi, aby kobieta mogła uwolnić obydwie dłonie i poskromić opór niespornych czworonogów. Szarpnęła smyczami tak silnie, że prawie przefronęły przez próg. Terry niemal cmuknął z uznaniem dla werwy, która kryła się w drobnej postaci staruszki. Po chwili zapukał do drzwi mieszkania Jensena na drugim piętrze. – Otwarte, proszę wejść – usłyszał. – Co za niefrasobliwość – pomyślał, wchodząc do środka. Mieszkanie przypominało warsztat. Chłopak siedział tyłem do drzwi przy długim biurku zastawionym częściami do różnych urządzeń. Było tam wiele dronów, robotów samojęstnych, dostrzegł też robota przypominającego pająka. Pod sufitem podwieszono kilka modeli samolotów i statków kosmicznych. Terry wiedział, że chłopak studiował na wydziale inżynierii mechanicznej Massachusetts Institute of Technology i wyglądało na to, że wybór kierunku studiów był jak najbardziej odpowiedni. Pieniądze leżą na ławie, tam też proszę zostawić pizzę, powiedział gospodarz, nie odwracając głowy. Zajęty był lutowaniem i Terry rozumiał jego niechęć do odrywania się od pracy. Ale żeby nawet nie zerknąć, kto wchodzi do mieszkania? Po co ci pizza, skoro masz jedzenie od mamy na dole? Zapytał spokojnie. Chłopak podskoczył, jakby kropla cyny spadła mu na dłoń. Zerwał się z krzesła i dopadł do Terego. Co pan tu robi? Zaprosiłeś mnie. Terry wzruszył ramionami, bezceremonialnie odsunął niższego o głowę chłopaka i wszedł do środka. Nikogo nie zapraszałem, zaprotestował młodzieniec, by po chwili dodać dziadku. Przed sekundą sam kazałeś mi wejść. Chłopak za nim mówił. Terry mógłby dalej bawić się w kotka i myszkę, ale nie miał na to czasu. Potrzebuję informacji o waszej akcji na szrocie. Wyjaśnił. Chłopak momentalnie się zjeżył. Nic o tym nie wiem, dziadku. I to nie z twojego komputera wrzucono film do sieci? Zapytał, uświadamiając mu, że nie jest dziadkiem i wie, co to adres IP. Dziadku, skąd mam wiedzieć, od kogo przychodzisz? Na szczęście gospodarz niczemu nie zaprzeczył. Musi go jeszcze tylko trochę skruszyć, a będzie gotów do skrupania. Terry wypatrzył pod sufitem moduł księżycowy LM. Od razu poczuł sympatię do chłopaka. Skoro poświęcił tyle czasu na odtworzenie miniatury pojazdu, który pozwolił ludziom postawić stopę na księżycu, nie mógł być tak zły, jak chciał, by go postrzegano. Terry podszedł bliżej. To nie był model z plastiku do kupienia w sklepie za kilkanaście dolarów. To był model kartonowy. Każdy fragment modułu księżycowego musiał wycinać własnoręcznie. Na pewno praca na wiele miesięcy. Kiedyś studiując na kątek w Pasadanie sam zrobił podobny. Wtedy jeszcze marzył, że poleci na Marsa lub Księżyc Jowisza, Europę. A nie kusiło cię, by zrobić model Saturna 5? Zapytał o rakietę, która wynosiła moduły LM w misjach Apollo. Zbudowałem z silnikiem na paliwo ciekłe własnej konstrukcji. Chłopak podszedł do modułu księżycowego, patrząc na niego jak na dawno utraconą, ale wciąż pamiętaną miłość. Jaki osiągnęła pułap? dopytywał się z ciekawością Terry. Trzynaście i pół kilometra. Odparł z dumą chłopak. Terry pokiwał z uznaniem głową. Człowieku, czego ty ode mnie chcesz? jęknął Christian. Odnaleźć porwanego weterana. To nie był nikt ważny. Śmieć, który pewnie nie przetrzymałby najbliższej zimy. To, że w Afganistanie uratował oddział chłopaków w twoim wieku, nic nie znaczy. To było dawno temu. Ale tak się składa, że jest moim przyjacielem. Chcę go odnaleźć, a ty byłeś na miejscu i możesz mi pomóc, więc nie wyjdę stąd, dopóki nie powiesz mi wszystkiego, co wiesz. Chłopak już zmiękł, wydawał się, gotowy do spowiedzi. Widziałem tylko to, co sam możesz zobaczyć w sieci. Zaraz po porwaniu musiałem osadzić drona. Nie potrafię ci pomóc, odpowiedział z autentycznym współczuciem w głosie. Nie przekonał tym Terego. Jego wyjaśnienia były logiczne, lecz nabrał pewności, że chłopak coś ukrywa. Zaczął spacerować po mieszkaniu, oglądając inne modele. – Dron, który sfilmował akcję, to też twoja konstrukcja? – To nie dron, a wielosilnikowy statek latający Dragonfly 3A – sprostował urażony. – Oczywiście, że moja. Terry podszedł do okna, zastanawiając się, co ma zrobić. Jak zmusić chłopaka do szczerości? Przecież nie będzie go torturował. Nagle na parkingu po drugiej stronie ulicy E8... Zauważył dwa fany, te same co na szrocie, z którego porwano kaprala Trotera. Wjechały na chodnik i zatrzymały się na wysokości przystanku autobusowego. Murowany mandat ale to nie był problem Terego. Jego problemem było to, że porywacze również dotarli do filmowca amatora. Tylko w jakim celu? Pospolita zemsta za ujawnienie wizerunku rogacza w mediach wydawała się zbyt słabym powodem. Z drugiego wana wyskoczyło dwóch osiłków w kurtkach. Było zbyt ciepło na skórzane, długie kurtki. Terry zaczął żałować, że nie wziął ze sobą broni. Podeszli do pierwszego auta, z którego wyszedł niższy mężczyzna. Z okna drugiego piętra trudno było dostrzec szczegóły, lecz Terry odniósł wrażenie, że z jego głowy wyrastają rogi. Nie miał okazji dłużej się przeglądać, ponieważ mężczyzna włożył na głowę kowbojski kapelusz z szerokim rondem. Hej, synku, zerknij przez okno. Czy to nie te wany sfilmowałeś na szrocie? Zapytał, odsuwając się od futryny. Jednak nie ruszył się z miejsca. Aleś ty oparty dziadku! Spróbował zbagatelizować sprawę. Wyjrzyj przez okno, a zrozumiesz przyczynę mojego natręctwa. Chłopak podszedł do okna i niepewnie zerknął przez nie. O kurwa! Prawda, że widziałeś już tego rogacza? Grupa wkroczyła na jezdnię i zaczęła przechodzić na drugą stronę. Dowódca rogi miał bycze, lecz sylwetkę co najwyżej cielaka. Za to dwóch jego towarzyszy było prawdziwymi bykami. Krótkie, szerokie szyje, spojrzenia buchające testosteronem. Wychodzimy schodami przeciwpożarowymi zdecydował Terry. Chcesz uciekać? Zaprotestował bardziej oburzony niż wystraszony chłopak. Wolisz zostać i walczyć z tymi byczkami, jak myślisz, co ukrywają pod kurtkami. Terry uświadomił gospodarzowi konsekwencje pozostania w mieszkaniu. Chyba zrozumiał, bo zamilkł i poddał się jego wskazówkom. Wybiegli na ulicę E8 i szybkim krokiem przeszli do zaparkowanego Trzmiela. Wsiadaj! Rzucił Terry, otwierając drzwi. Rany, co to za złom? Wystrugałeś go w piwnicy? Więcej szacunku! Nie obrażaj trzmiela, bo ten złom właśnie ratuje ci życie. Christian rozejrzał się niespokojnie i już bez słowa wskoczył do środka. Terry zapalił silnik. Wdusił pedał gazu aż do podłogi, tak żeby usłyszeć pełną moc silnika. Nie musiał tego robić, lecz chciał pokazać chłopakowi, że trzmiel nie jest śmieciem, który powinno się przerobić na żyletki. Muszę przyznać, że ma piękne brzmienie. Chłopak spojrzał na Terry'ego z uznaniem. Nim ten zdążył włączyć się w uliczny ruch, zobaczył zaglądających w uliczkę dwóch byczków rogacza. Musiał przejechać obok nich albo zawrócić i ruszyć w przeciwną stronę. W obydwu przypadkach mogli ich zauważyć. Wciąż wbrew logice wykręcił spiskiem opon. Po 20 metrach ostro zakręcił w lewo, przejechał dwie przecznice i skręcił w prawo, wjeżdżając na Broadway. Starał się nie poddać panice i jechał z przepisową prędkością, obserwując we wstecznym lusterku, czy ich ścigają. Na razie było czysto. Dlaczego tak bardzo chcą cię złapać? zapytał nie patrząc na chłopaka. Nie wiem. Christian odwrócił głowę. Dziadku. Terry przyhamował, jakby zamierzał się zatrzymać. Nie musisz jechać ze mną. Możesz wysiąść. Chłopak nie ruszył się z miejsca. A jeśli mam ci pomóc w ucieczce, musisz zacząć odpowiadać na pytania dziadka. Rozumiesz, wnuczku? Nie odpowiedział. Co jest na filmie Że cię ścigają? Niczego więcej tam nie ma. Terry odwrócił głowę w stronę chłopaka i spokojnie czekał. Naprawdę! Odparł niemal płaczliwym głosem Christian. Tym razem Terry mu uwierzył. Nie przestawał jednak patrzeć na niego z wyczekiwaniem. Po chwili milczenia Christian dodał. Chodzi o coś innego. Terry z ulgą wcisnął pedał gazu, zwłaszcza, że dostrzegł jeden z wanów porywaczy. Mój Dragonfly potrafi więcej niż tylko filmować. Co takiego? Przygotowałem go do innego celu: mieliśmy śledzić trasy kutrów wielorybniczych. Na najbliższym skrzyżowaniu skręcił w prawo i wjechał w Broom Street. Miał nadzieję, że drugi van porywaczy nie jedzie Mercer Street. Mogliby go wtedy złapać w kleszcze. Czy wiesz, że do dzisiaj trwa ten brutalny proceder i co roku zabijonych jest blisko 400 płetwali? Mówił dalej Christian. A wiesz, ile zbyt wygadanych dzieciaków ginie? przerwał mu Terry, lecz chłopak jakby nie zrozumiał aluzji. Rozgadał się. Chcieliśmy śledzić podejrzane statki. Gdy zauważają naszą jednostkę, potrafią przez wiele dni nas zwodzić, udając, że nie szukają wielu rybów. Ponadto przekazują ostrzeżenie przed nami. My śledzimy jeden, a w tym czasie załogi kilku innych kotrów bez obaw wbijają harpony w wieloryby. Na skrzyżowaniu Mercer Street odnalazł się drugi van. Terry zdążył przejechać skrzyżowanie przed nim, jednak teraz mieli za sobą obydwa samochody porywacze. Terry wdusił pedał gazu. Przyspieszył, aby jak najszybciej dojechać do Avenue of the Americans. Trzmiel zamruczał. Niecny proceder. Podsumował wypowiedź Christiana i szybko przeszedł do głównego tematu. Ale co mają z tym wspólnego drony? Śledzenie satelitarne jest dla nas za drogie, jednak możemy wbić w ich statki harpą z pluskwą. Naznaczamy ich, po czym odpływamy. Nie można wbić pluskwy z kuszy? Terry pomyślał o prostszym sposobie. Tak blisko nie pozwolą nam podpłynąć. A jeśli nawet, to cały czas bacznie nas obserwują. W nocy nie zauważą drona. I miałeś taką pluskwę na jego pokładzie? Przykleiłem ją do dachu jednego z vanów. To jest nawet ciekawe, pomyślał Terry. Dotarło do niego, że dzięki pluskwie Greenpeace może poznać dokładną trasę vanów, a to może doprowadzić go do miejsca przetrzymywania trottera. Zbliżali się do skrzyżowania z Dumblio Broadway, i Terry zastanawiał się, jak zmylić pościg. Nie jechał zbyt szybko, a i porywacze nie byli tacy głupi, aby przekraczać dozwoloną prędkość. Takie działanie bardzo szybko zakończyłoby się interwencją policji. Policjanci, którzy przed prezydenturą Trumpa bez zbędnych pytań strzelali do Afroamerykanów, Teraz i tą rację miał Kajtek, jeszcze szybciej sięgali po broń w przypadkach podejrzenia o terroryzm. Kolor skóry, za duży plecak, a nawet zbyt obszerny brzuch, co w tyjącym na potęgę społeczeństwie mogło stanowić problem, było wystarczającym powodem do otwarcia ognia, a co dopiero pędzący samochód, Terry postanowił poprosić o pomoc Federika. Federico, uciekam przed pościgiem dwóch vanów. Możesz mnie pokierować? To mogę. Zielona fala plus informacje, gdzie są wany. Da się zrobić. Daj mi minutkę. W Broadway Street przeciął już na zielonych światłach. Do ostatniej chwili jechał lewą stroną, sugerując, że zamierza skręcić w Wood Street, lecz w ostatniej chwili niemal wpadł na znak rozjazdu i wybrał prawą stronę. Rowerzysta w pomarańczowej kamizelce ledwo zdążył uciec przed maską trzmiela. Jeszcze przez dwie przecznice pędził Broom Street, a później skręcił w Avenue of the Americans. I korzystając z pasa strażackiego, pognał czteropasmówką prowadzony zieloną falą Federika. Gdy przy zmianie biegów zgrzytnęła przekładnia, Terry niemal zawył z bólu. Wany porywaczy jak przyklejone, wciąż trzymały się w odległości pięćdziesięciu metrów za nimi. Terry jechał używając niskich biegów, dwójki najwyżej trójki. Trochę zażenał silnik, lecz nie chciał stracić możliwości gwałtownych przyspieszeń, byle tylko źle nie zmieniał biegów. Wykorzystał chwilę spokoju i wrócił do przerwanej wcześniej rozmowy. Musieli zauważyć twoją pluskwę, stwierdził. Ale to dziwne, jeszcze godzinę temu działała. Niszcząc ją od razu, daliby ci sygnał, że ją znaleźli. Mogli ją też podpiąć do innego wozu. A ty spokojnie siedziałeś w domu, wyjaśnił. To prawda, zgodził się Krystian. Masz zapisane trasy tego vana? Potrzebuję ich. Krystian skinął głową, lecz zaraz dodał. Teraz nie mam do nich dostępu. Dane mam w chmurze. No to uciekajmy, abyś mógł mi przekazać dane. Pościg nie był jedynym problemem uciekinierów. Trzmiel oraz czarne wany, które go ścigały, mogły okazać się łakomym kąskiem dla znudzonych kontrolerów. On sam, widząc wany podczas akcji na szrocie, pomyślał o rządowych limusynach. Z pewnością, algorytmy programów komputerowych służb były ustawione na wyłapywanie podobnych sytuacji. Groził im nie tylko pościg rogacza, lecz i ostrzał z góry. Wyjrzyj przez okno i sprawdź, czy nie ma nad nami helikopterów. Krzyknął do Christiana. Policyjnych jakichkolwiek. Zdziwiony chłopak opuścił szybę i wychylił głowę. Po kilku sekundach schował ją i powiedział: Żadnego nie widzę. Terry nie mógł uciekać przed dwoma wrogami. Musiał znaleźć sposób na zneutralizowanie przynajmniej jednego. Federico, a czy możesz dotrzeć do sieci antyterrorystycznej i oflagować moje auto jako rządowe? Ani bez kąt mam mieć do nich dostęp. Masz dostęp do wszystkiego. Terry połechtał próżność przyjaciela. Na nic się to jednak zdało. Ale nie w kilkadziesiąt sekund. Próbuj, a ja zadzwonię do krochmalnego pułkownika. Avenue of the Americans właśnie się kończyła. Miał do wyboru wjechać do Central Parku, gdzie było ograniczenie prędkości, lub skręcić w prawo w Fifth Avenue. Kusiło go, by wpaść do parku i próbować zgubić wadę na jednej z tamtejszych uliczek. Uznał jednak, że stworzy za duże ryzyko dla spacerowiczów. Poza tym wany porywaczy były przygotowane do jazdy w terenie, a jego trzmiel miał bardzo niskie zawieszenie i próba ucieczki trawnikiem mogłaby się źle skończyć. Skręcił w prawo, przemknął przez 59th Street, minął Fifth Avenue i wjechał w Madison Avenue. Wany porywaczy trzymały się od jego trzmiela w odległości 20 metrów. Za blisko. Dopiero teraz znalazł czas, aby zadzwonić do pułkownika McCormacka. Wiozę świadka z dowodem porwania, ale ścigają nas dwa wany porywaczy. Możesz mi zapewnić osłonę? Już dzwonię do centrum. Czym jedziesz? Swoim trzmielem. Jeszcze jest na chodzie? Za chwilę wjadę do Central Parku. Terry pominął uwagę przyjaciela. Rozumiem, nie masz czasu. Już dzwonię do odpowiednich służb. Nie zapomniał, jak czasem ważna jest szybkość podejmowania decyzji. Słusznej czy błędnej, to było mniej istotne. Terry skręcił w lewo w E85th Street i po 100 metrach, ponownie przecinając Fifth Avenue, wpadł w 85 th Street Transfers. Jeden z vanów nie miał tyle szczęścia. Zderzył się z samochodem dostawczym. Usłyszeni głuchy huk i wysokie tony, jakie wydaje sypiące się szkło. Drugi van, nie zwalniając, pognął za nimi. Teraz jechał dwupasmówką z obydwu stron o wysokim na metr murkiem, która przed wiaduktem zwęziła się do pojedynczego pasa. Terry mu pozostało tylko jedno wyjście. Masz gdzie się ukryć? Zwrócił się do Christiana. Dlaczego pytasz? Terry pominął milczeniem tę manierę odpowiadania pytaniem na pytanie, z satysfakcją zauważając, że przynajmniej przestał już być dziadkiem. Masz czy nie? Tak. Z dziwnie błogim uśmiechem odpowiedział chłopak. O czym on myśli? Zastanowił się Terry. Chyba nie o nocnym klubie go, -Go. Jesteś zbyt cenny, aby przez przypadek coś ci się stało. Wysadzę cię i ściągnę pościg na siebie, a gdy będziesz bezpieczny, przekażesz Federico nagranie z pluskwy. Przygotuj się, trzymaj się mocno, a jak zatrzymam wóz, błyskawicznie skacz. Musisz schować się za najbliższym samochodem. Za New York City Police Department, Terry skręcił w prawo na parking schowany pośród drzew. Po kilku metrach wdusił pedał hamulca i zatrzymał auto. Wyskakuj! Christian nadspodziewanie zgrabnie wyskoczył z auta i przycupnął za białym oplem. Terry wdusił pedał gazu i szybko wrócił na 85th Street Transverse, obserwując sytuację za sobą. Van porywaczy, nie zatrzymując się, pognał za trzmielem. Po kilkuset metrach wyjechał z Central Parku i pognał W. 86th Street. Po prawej minął Starbucks, żałując, że nie może zatrzymać się na kawę. Trudno. Skręcił w prawo w Amsterdam Avenue. Przed sobą miał prawie dwa kilometry prostej drogi. Dobrze znał ten teren. Mieszkał w pobliżu. Postanowił nie ograniczać mocy silnika. Rozpędził się na trójce do maksymalnych obrotów, po czym wrzucił czwórkę i wciąż wciskał pedał gazu. Nadszedł czas decyzji. Nie miał dużego wyboru. Chciał uniknąć korków przed mostami, ale w końcu któryś musiał wybrać. Byli przecież na wyspie i nie mogą krążyć po niej w kółko. Zdecydował się na George Washington Bridge, gdyż przebiegały przez niego międzystanowe autostrady, a wyjazd z Nowego Jorku nie był objęty mytem. Nagle usłyszał syreny policyjne. Spora psów zwietrzyła zwierzynę. We wstecznym lusterku zobaczył van porywaczy, a za nim kawalkadę wozów policyjnych. Ucieszył się. Może obecność policji powstrzyma zapędy porywaczy. Zanim zdążył dojechać do mostu, na wysokości Highbridge Park zobaczył, jak dach vana otwiera się i wysuwa się z niego stanowisko z ciężkim karabinem maszynowym. No nie, bez żartów. Jęknął. Porywacze sięgnęli po ostateczny argument. Mógł się domyślić, że zamiłowanie do vanów w stylu militarnym nie wynikało jedynie z ich potrzeb estetycznych. Pierwsza seria zgruchotała pnie drzew rosnących na poboczu. Odetchnął z ulgą. Niestety druga posiekała koreserję trzmiela oraz przebiła obydwie tylne opony. Terrymu udało się nie doprowadzić do przekoziołkowania samochodu, lecz ściągnęło go w prawo. Wóz przeleciał przez chodnik, rozbił płotek i resztą pędu wbił się w gruby pień drzewa. Maska opadła i owinała wokół pnia. Z silnika dobyły się kłęby pary. Stado policyjnych wozów opadło go jak swora psów rannego niedźwiedzia. Odetchnął z ulgą. Chwilowo był bezpieczny.